Przepraszam, to jest energia wpadła na ciebie. Zaczynamy energetyczny odcinek krótkiej przerwy, czyli najlepszego programu o książkach na YouTubie. I nie tylko. Skromność nigdy nie była naszą najmocniejszą stroną. Tydzień temu nie zrobiłyśmy, teraz czytam. Zgadnijcie czemu. Tak, kaję się. Justyna się leniła. Nie chciało jej się. Jak zawsze. Słuchajcie, ale postanowiliśmy zrobić teraz dwa w jednym, czyli tak naprawdę pełnoprawny odcinek krótkiej przerwy, połączony z teraz czytam, bo tak się składa, że obie czytamy, kończymy książki tego samego autora. Jonathana Safrana Foera. Ta książka, czyli jego ostatnia książka, ukazała się w Polsce jakieś... wiosną. Tak. Niedawno. Ta książka, czyli jego debiut, ukazała się w Polsce paręnaście lat temu, bo w ogóle to jest książka z 2003 roku, o ile dobrze pamiętam. Ale oczywiście nigdy wcześniej go nie czytałam. Teraz czytam, więc nie kłamiemy. Było przez chwilę cicho o tym pisarzu, bo pomiędzy swoją drugą książką, której tu nie mamy, a tą, miał 11 lat przerwy. I kiedy Michał Nogaj zapytał go, dlaczego to tak długo trwało, powiedział, chyba wszyscy cię o to pytają. To Foer odpowiedział, nie wszyscy, tylko ci, co nie piszą książek. No jest to trochę historia o tym, że Foer w licznych wywiadach opowiada o tym, że pisanie musi, nie może pisać ze samego pisania, dlatego żeby ukazała się kolejna książka, tylko coś w jego życiu musi się wydarzyć, coś w świecie musi się wydarzyć, co wymaga zastanowienia i wyjaśnienia. No i tak oto jego powieści powstają latami. Tak. Jeśli tak jak my jeszcze nie słyszeliście za dużo o tym pisarzu, a warto, no to przygotowaliśmy specjalnie dla Was kilka najważniejszych rzeczy, które trzeba wiedzieć, żeby zabłysnąć na imprezie, kiedy ktoś powie Foer. A wtedy Wy mówicie, ha, czy wiesz, że jego przodkowie pochodzili z Polski? Tak. Dobry początek, nie? W ogóle wszyscy pisarze, którzy mają korzenie polskie, to dostają zawsze taki handicap wydawniczy w tym kraju, a jego rodzice jego dziadkowie pochodzili z Bielska Podlaskiego, była to oczywiście rodzina żydowska. No to już wiecie, że jego debiutancką książką jest Wszystko jest iluminacją, o której to książce Joyce Carol Oates, czyli znana amerykańska pisarka, powiedziała, że to dzieło żywiołowej wyobraźni, opowieść o cudach niezwykłych i zupełnie prozaicznych. Foer zdobędzie Wasz podziw i złamie Wam serce. No dobrze. A jeszcze jedna rzecz, którą chcemy wiedzieć o tym pisarzu, którą warto wiedzieć, to to, że jest zagorzałym wegetarianinem i nawet napisał o tym książkę. Co więcej, mam tę książkę w domu, kiedy ją zgooglałam, ale nigdy jakoś mnie nie porwała, bo nie sądziłam, że to taki znany pisarz. To zjadanie zwierząt jest trochę esejem, trochę reportażem i jak czytałyśmy o tej książce, to jest super ciekawa rzecz. Umieścił w niej Foer taki prostokąt i teraz Wasza bujna wyobraźnia matematyczna, którą wynieśliście ze szkoły podstawowej, o powierzchni 400 decymetra kwadratowego. 400? Aha, 004 to 400. 400, bardzo mało. I to jest miejsce przeznaczone w klatce na kurę nioskę. Jak widzieliście kurę, to kura ma znacznie więcej niż tyle decymetra kwadratowego. Pamiętajcie, jajka tylko zerówki. W 2005 roku ukazała się z kolei jego druga powieść, Strasznie głośno, niesamowicie blisko. I to była powieść związana z atakami na World Trade Center, ponieważ głównym bohaterem jest 9-letni Oscar, który rok po śmierci swojego ojca, który zginął właśnie w atakach 11 września, znajduje w wazie kluczyk. I to jest kluczyk, który należał do jego ojca. Chłopiec postanawia znaleźć zamek, do którego pasowałby ten kluczyk. Wyrusza w podróż po Nowym Jorku, spotyka różne osoby. No i taka to opowieść. Jeszcze nie czytałyśmy, więc to... Będziemy czytać. Będziemy, a przynajmniej jak nie będziemy czytać, to będziemy oglądać, gdyż Foer jest pisarzem lubianym przez kinematografię. Możecie zobaczyć film Wszystko jest iluminacją. W jednej z głównych ról gra Elijah Wood, znany z filmów o pewnym magicznym pierścieniu.
Tak. A strasznie głośno, niesamowicie blisko również zostało zakranizowane, dlatego jak będziecie szukać tych tytułów, to jako pierwsze na pewno wyskoczą wam pirackie kopie filmów, nie przejmujcie się. Dopiszcie hasło książka. Tak. I w głównych rolach w tym filmie zagrali Tom Hanks i Sandra Bullock. Jeśli chodzi o książki, które teraz czytamy, to wszystko jest iluminacją, jest świetną powieścią, również dzięki temu, że stoi za nią świetny tłumacz. Przełożył tę książkę Michał Kłobukowski i dlaczego mówię, że rola tłumacza jest bardzo ważna? Dlatego, że w oryginale bohater, który wybiera się na Ukrainę, kompiluje rozdziały tej powieści narrator z bardzo różnych historii. Z historii dziejących się w XVIII wieku, z historii ze współczesnej Ukrainy i przede wszystkim z wymiany listów z pewnym ukraińskim tłumaczem. Tłumaczem takim mocno w cudzysłowie, dlatego że jak przeczytam wam fragment tego, jakże ten tłumacz się wypowiada, to zrozumiecie, dlaczego tłumacz z angielskiego na polski miał bardzo dużo roboty. Drogi Jonathan, łaknę ten list, żeby był dobry. Jak już sobie wiesz, nie jestem pierwszorzędny z angielskim. W rosyjskim moje pomysły utwierdzają się z anormalną jasnością. Ale mój drugi język nie jest taki znowu prima sort. Przedsięwziąłem wkluczyć rzeczy, które mi wkluczyć konsyliowałeś i zgodnie z twoim konsylium mozoliłem ten słownik synonimów, co go mam od ciebie, ilekrotno moje słowa wydawały się nazbytnio zubożniałe lub niewsamraźne. Jeśli nie jesteś szczęśliwy poprzez to, co zdziałałem, komenderuję ci zwrócić mi je wspak. Będę wytrwale harował, dopóty cię nie zasycę. Słownik synonimów. Polecamy. Bardzo lubię słowo niewsamraźne. Myślę, że będę go wykorzystywała. Będę je wykorzystywała, jak będę montować czasem te filmy i niewsamraźnie będzie mi szło. Na początku to czytanie tych rozdziałów napisanych takim językiem wymaga olbrzymiego skupienia i czytacie i zastanawiacie się, co tu się dzieje i o co tutaj właściwie chodzi, bo właściwie od razu nas taka polszczyzna nietypowa zaskakuje. Ale czyta się to wyśmienicie. Historia młodego Amerykanina, który ze zdjęciem przyjeżdża na Ukrainę szukać swoich żydowskich przodków, jest fascynująca. Myślę, że nikt tak nie pisał o przyszłości, o zagładzie, bo to zagłady też dotyczy w taki sposób, bo będziecie się bardzo dużo śmiać przy tej książce, zwłaszcza przy tych niewspółmiernych wyrazach, już zapomniałam, niewsamraźnych. I sprawi wam ta lektura mnóstwo radości, ale to nie oznacza, że nie będziecie przy niej płakać, jeżeli jesteście wrażliwi. No, jak to mówiła Ołc? Złamało ci serce? Złamałem serce. No, zostałam jeszcze trochę stron. Jutro, które pewnie jest dziś, będę jechała pociągiem na Woodstock, jeśli zacznę normalnie oddychać. I na pewno tę książkę skończę, ale nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żebym powiedziała, że mi się nie podobała. Na razie podoba mi się bardzo. Ja już dawno nie płakałam na książce. Na wisze płakałam rzeczywiście. No to nie było tak dawno. No dobrze, na Oto jestem nie płakałam, chociaż to... Uff. To też jest taka książka, która łączy rzeczy smutne, poważne z takimi groteskowymi i zabawnymi. To jest historia rodziny Blochów. Oni również mają żydowskie korzenie. Ta żydowskość jest bardzo ważna w ich życiu. Przepraszam. Ponieważ spotykamy tę rodzinę w momencie, kiedy szykują się do bar mitzwy swojego najstarszego syna Sama. No i jest to rodzina, która jakoś z tą religią jest trochę na bakier, ale starają się trzymać tych właśnie jeszcze rytuałów i tradycji. To myślę łączy ich trochę na przykład z polskimi katolikami. Wieloma. Tak. I na tę bar mitzwę przyjeżdża rodzina z Izraela. I tutaj zaczyna się cała lawina różnych wydarzeń, ponieważ w międzyczasie żona głównego bohatera odkrywa, że pisze on bardzo sprośne SMS-y do swojej współpracownicy. Pies rodzinny podupada bardzo mocno na zdrowiu i załatwia się w domu, więc pojawia się problem, czy go uśpić, czy nie. Właściwie to małżeństwo głównych bohaterów jakoś tak dryfuje coraz bardziej w stronę rozstania. Więc historia o rodzinie, historia o korzeniach, historia o tym, co to znaczy dzisiaj być Żydem w Ameryce i nie tylko, bo
Tam jest taka historia, że właśnie tak jak rodzina Foera pochodzi z Polski, tak samo właśnie rodzina tego głównego bohatera, ojca domu, też pochodzi z Polski. To byli galicyjscy Żydzi. Cała rodzina zginęła w pogromie. Zostało tylko dwóch braci, którzy ukryli się w jakimś dole. I po wojnie jeden brat jedzie do Stanów, drugi brat jedzie do Izraela i obserwujemy, jak te dwie rodziny w tych dwóch krajach się rozrastały i jakie są tego efekty. Foer zastrzega, że nie jest to powieść autobiograficzna, ale równocześnie w wywiadach mówi, że dopiero rozpad własnego małżeństwa nakierował go na tę książkę, jakby zainspirował, pokazał, jak o tych relacjach pisać. Przez 10 lat był związany z powieściopisarką Nicole Krauss. Tak jest. No, dużo masz lepszą pamięć do nazwisk niż ja. Nie za dobrą, ale... Także... Strasznie gruba książka. Czy warto tak grube książki czytać? Tak. Jest, myślę, mniej przegadana niż Żółczyk, mimo też prawie 800 stron. Ale jednak ja mimo wszystko cenię pisarzy, którzy potrafią trochę bardziej... Pisać nowelki. Mimo wszystko, nie, ale jakoś z szacunku do czytelnika zmierzać ku syntezie mimo wszystko. Ale jest to dobra książka. Czyta się ją naprawdę dobrze. Chociaż mamy koleżankę redakcyjną, która powiedziała, że bardzo mi zazdrości, że jeszcze tej książki nie skończyłam, bo to była jedna z najlepszych lektur, którą przeczytała w tym roku. No, ja aż tak nie, ale... Polecam. A, tak, to jest koleżanka, której obiecałam pożyczyć te, jak skończę i już kłamie o tydzień. Pozdrawiamy Emilię. Jonathan Safran Foer i krótka przerwa. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Obiecujemy, że jak tylko skończy się to szaleństwo urlopowe, to te nasze teraz czytam będą już takie jak zawsze regularne i naprawdę co piątkowe. I nie będziemy za dużo kombinować. Wiemy, że lubicie tę serię, ale my też lubimy, jak nam zdradzacie, co wy teraz czytacie i po to są te odcinki. Tak. I powiedzcie jeszcze w komentarzach, czy muszę już iść do fryzjera, czy jeszcze mogę czekać. Mnie nie słucha, więc nam się nie przejmujcie. Dobrego weekendu!